Pewnego słonecznego letniego dnia miałam przyjemność pić kawę nad Motławą w towarzystwie prezesa największej innowacyjnej spółki biotechnologicznej w tej części Europy. Rozmawialiśmy o wdrażaniu innowacji w medycynie, w biotechnologii. W naszej rozmowie w pewnym momencie zaczęła się przesłuchiwać starsza pani, która w pewnym momencie bardzo taktownie nam przerwała, mówiąc, że rzeczy, o których mówimy, są niezwykle ciekawe i ona jako lekarz chciałaby się dowiedzieć, w jakich obszarach medycyny działamy. Mój kolega z ledwie widocznym mruknięciem okiem powiedział: ja leczę raka, a moja koleżanka, tu pokazał na mnie, cukrzycę. Pani na to wobec tego, pan jest onkologiem, a pani zapewne diabetologiem. Na to kolega już z uśmiechem: nie, ja jestem informatykiem, a koleżanka jest prawnikiem. I ta sytuacja pokazała, że świat wdrażania innowacji tak naprawdę dzisiaj to są przede wszystkim ludzie, przed którymi życie stawia wybory, stawia wybór pozostania w swoich schematach lub dokonania wyboru tej nowej ścieżki, wyjścia z wypróbowanych metod i tak naprawdę otwarcia swojego umysłu, wyjścia poza tą strefę komfortu. Tak naprawdę ani wyuczony zawód, ani dotychczasowe doświadczenie zawodowe nie stoi na przeszkodzie, żeby zaangażować się w coś, w co wierzymy, w czym odkrywamy swoją pasję. Oczywiście nie namawiam tutaj do tego, żeby teraz informatycy i prawnicy zabrali się ochoczo za leczenie ludzi. To nie tak. Chcę bardziej pokazać, że tak naprawdę od nas zależy, czy będziemy przekraczali swoje własne granice i czy w momencie, kiedy będziemy mieli okazję, będziemy mieli szansę, staniemy się takimi menadżerami przesuwania granic, bo na tym głównie polega wdrażanie innowacji dzisiaj, to tak naprawdę przede wszystkim walka z samym sobą, ze swoimi słabościami, przesuwania ciągle tego momentu, w którym mamy ochotę powiedzieć dość. I w sytuacji takiego wyboru swojej ścieżki stanął między innymi pan Wojciech Wojtkowski, który, programista z Elbląga swoją drogą, który mimo ogromnej straty, która się wydarzyła w jego życiu, pomaga ratować dziecięce serca. Pan Wojciech kilka dni po narodzinach jego synka usłyszał coś, czego nie chce usłyszeć żaden rodzic, że jego dziecko ma chore serce i może nie przeżyć. Pomóc mogła bardzo skomplikowana operacja, której lekarze chcieli się podjąć, mówiąc jednocześnie, że ogromną pomocą tutaj byłby model serca dziecka, który pomógłby im zaplanować we właściwy sposób tą operację. To była metoda druku 3D, metoda jeszcze wtedy niestosowana w projektowaniu i wydruku, w cudzysłowie, narządów. Pan Wojciech mimo wszystkich przeciwności stwierdził, że chce to zrobić, chce przekroczyć te swoje granice kompetencyjne, umiejętnościowe i chce pomóc swojemu synowi. Udało się. Pan Wojciech wydrukował pierwszy model serduszka dziecka 3D w Polsce. Niestety było za późno, jego synek nie doczekał tej operacji, ale pan Wojciech mimo tego, mimo tak ogromnej straty, mimo tego, że mógł powiedzieć, że dość, że nie pójdę dalej, nie dam rady, stwierdził, że może jeszcze pomóc wielu dziecięcym sercom i przesunął te swoje granice właśnie po to, by ratować te małe życia. Ta historia pokazuje, że w obliczu wielkiej tragedii i tak można wybrać życie. Można dokonać tego trudnego wyboru, otworzyć się na coś nowego, spróbować i podobnie, z podobną determinacją i z ogromną motywacją często działają startupowcy, którzy widzą w tym swoim startupowym świecie sens swojego życia, sens swojego istnienia, chcą wdrażać te innowacje. I słyszymy często zadziwiające i niezwykłe, pełne sukcesów historię startupów, w których dzieje się bardzo dużo dobrego, wdrażają innowacje, często na skalę światową,
rzadko mówi się o wyzwaniach, które stały przed tymi startupami. Ja natomiast z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że budowanie startupu, zwłaszcza startupu w obszarze medycyny, jest ogromem wyborów. To jest ciągła ścieżka wyborów, ciągła ścieżka przekraczania swoich granic. Nie zawsze też świadomie zaplanowana. I to jest troszeczkę tak, jak właśnie w tym cytacie, gdzie sam we Władcy Pierścieni mówi, że bohaterów zwykle los mimo ich woli wciąga w przygodę. Pewnie każdy z nich miał po drodze mnóstwo okazji, żeby zawrócić, ale tego nie zrobił. I tak samo jest, tak samo było w startupie właśnie, który miałam okazję i ogromną przyjemność prowadzić przez ostatnie 2,5 roku. Wiele razy mogłam zawrócić. To było ciągłe przesuwanie swoich własnych granic, ciągła walka z nowym, nieznanym. We wdrażaniu innowacji, zwłaszcza w biotechnologii, w medycynie, nie ma przetartych schematów. Testuje się nowe ścieżki, nowe rozwiązania, bez względu na to, czy mówimy o modelu biznesowym, czy mówimy o procedurach rejestracyjnych, czy nawet o schemacie leczenia. Ciągle przesuwamy te swoje granice po to, żeby zrobić coś dobrego. Nie ma mapy, nie ma wytycznych, za to jest jeden element stały, który powtarza się zawsze. To jest ryzyko. Ryzyko jest czymś, co towarzyszy we wdrażaniu innowacji praktycznie na każdym etapie, od momentu pomysłu przez prototyp, po samo wdrożenie. Ciągle coś może się nie udać, a jednak podejmujemy to wyzwanie w imię tego, w co wierzymy. W startupie, który prowadziłam w Poltregu, mieliśmy też swoje dobre duchy, osoby, które pozwalały nam wierzyć, że każdy kolejny krok jest tym właściwym i że trzeba wytrwać w tym, co robimy. Ja miałam ogromną przyjemność współpracy z panią profesor Małgorzatą Myśliwiec, na co dzień kierującą kliniką diabetologii i endokrynologii dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Postawiliśmy sobie za cel wdrożenie innowacyjnej metody leczenia cukrzycy typu pierwszego u dzieci. Straszna, paskudna choroba, zmieniająca życie całej rodziny, praktycznie na dzisiaj nieuleczalna. Metoda Treg, którą postanowiliśmy komercjalizować, pozwala leczyć tą cukrzycę. I Małgosia, mimo tego, że na co dzień jest lekarzem, dokonała wyboru, wyszła z tej swojej strefy komfortu, stała się innowatorem, stała się najbardziej wytrwałym startupowcem, jakiego znam, właśnie po to, by zrealizować to, w co wierzy. Wierzyła, że kolejne stawiane przez nas kroki to jest właściwa ścieżka, że to właśnie trzeba zrobić, żeby mali pacjenci mogli cieszyć się zdrowiem i komfortem życia. Nie był to zresztą jej pierwszy bój, zaprawiona w bojach, między innymi dzięki jej walce dzieci w Polsce mają darmowe pompy insulinowe. Dzięki staraniom jej i jej zespołu udało się również udostępnić pacjentom ze wsparciem NFZ-u bardzo innowacyjną metodę monitorowania cukrzycy, tak zwane CGM-y. Walka o to trwała 3 lata, Małgosia się nie poddała. Nie poddała się i pokazała, że jak najbardziej można. Ta motywacja walki o dobro pacjentów pokazała, że trzeba przesuwać własne granice i nie bać się nowego. I to jest tak naprawdę to, co chciałabym wam dzisiaj przekazać. Każdy mówi, słyszałam, że podobno w życiu każdy musi zaliczyć swoje Waterloo. Ja miałam wrażenie, że we wdrażaniu, w budowaniu startupu, we wdrażaniu innowacji, to Waterloo się zalicza co najmniej kilka razy. Ale tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim było to, żeby z każdego tego Waterloo wyjść silniejszym, podjąć ryzyko, wyjść ze swojej strefy komfortu i nie bać się tego, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie walczyć o to, co dla nas tak naprawdę ważne. Dziękuję.